Jeśli chcemy być zdrowymi członkami społeczności Jezusa Chrystusa, musimy słuchać się lekarza. Czasami ludzie idą do lekarza, żeby posłuchać opinii lekarza i potem się sami leczą. No to po co poszli do lekarza? Sami się leczą. Bo lekarz głupi. Idą do drugiego, ten też głupi. Do trzeciego i tamten też głupi. I się leczą sami. Tak czasami bywa też i z naszym chrześcijaństwem. Czytamy Słowo Boże. Może nawet rozważamy, ale leczymy się sami. Inną cechą zdrowego członka zboru to jest ta, który też nie dotknę dzisiaj, to jest słuchacz i wykonawca Słowa Bożego. Więc my w zborach, jeśli chcemy być zdrowi, to nie mamy używać tylko Biblii do liturgii naszej ewangelicznej, tylko mamy używać Słowa Bożego do poprawiania naszego zdrowia. Bo Bóg dał Słowo, żeby przygotować Kościół bez mazy, nagany. Słowo Boże powiedziane jest w liście do Tymoteusza, jest potrzebne między innymi do czego? Do wykrywania błędów.